Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór, bo nie wiadomo kto kiedy to będzie oglądał. Jak to mówiło się kiedyś jeszcze w Trójce za moich czasów. Obiecałem Państwu kiedyś opowiedzieć o wszystkich moich roślinkach, które uprawiam. Opowiedziałem już o żyworódce, opowiedziałem już o angince, więc czas na aloes. Co prawda mówię o nim w trzeciej kolejności, ale to naprawdę nie ma znaczenia, bo wszystkie te trzy rośliny są doskonałe. Niedługo będzie wiosna i będę musiał coś z moimi aloesami zrobić. Ja je uprawiam latem na polu. Uprawiam je w glebie, na takim zagoniku. To jest właśnie mój zagonik z aloesów. Oczywiście uprawiam je w gruncie, ale można je uprawiać także w doniczkach na balkonie. Ważne jest, żeby dostały troszeczkę słońca, bo one są roślinami światłolubnymi. No i żeby nie rosły w jakimś takim zbyt mokrym miejscu. Potem, kiedy przychodzą przymrozki, kiedy już jest jesień, obrywam, one się tak pięknie obrywają, te takie wielkie liście, tłuste liście obrywam. Natomiast reszta idzie do doniczek i na parapet. I przez całą zimę rosną sobie na parapecie. Trzeba tylko uważać, żeby ich nie przelać, czy nie utopić. Ja mam takie skłonności, jak się tak bardzo opiekuję nimi, to czasami troszkę mają za dużo wody, więc uważajcie na to. Aloesy tego nie lubią. A dodam jeszcze, że to jest aloes vera. Taka bardzo dobra według mnie odmiana, chociaż jest kilka innych równie dobrych. Każdy jest dobry, ale ja akurat lubię aloes vera. I teraz można się zastanowić, dlaczego ja tak się męczę, prawda? Ano dlatego, że aloes bardzo ładnie obniża cukier, a ja mam problemy z cukrzycą. Staram się nie używać piguł, w związku z tym zażywam te rośliny, które obniżają cukier. Aloes jest jedną z nich. No oczywiście, jeśli chodzi o skórę, nie ma lepszej rośliny. Na te wszystkie owrzodzenia, na te wszystkie nawet bardzo trudne jakieś odleżyny, jeśli ktoś długo leży w łóżku. No aloes jest wręcz doskonały. O, na przykład moja babcia stosowała aloes, jeśli chodzi o oparzenia. Słuchajcie, oparzenie to jest niesamowita historia. Wystarczy posmarować aloesikiem takie oparzenie i w zasadzie skóra powraca po paru minutach do świetnego wyglądu. Co jeszcze? No, teraz przy tej epidemii, powiedziałbym, nowotworowej, kiedy tych nowotworów jest naprawdę dużo, właściwości antynowotworowe aloesu warto wykorzystać. To też się liczy. Z tego co pamiętam, to moja babcia jeszcze używała aloes wtedy, kiedy bolało ją w kościach. Kiedy ją trochę łamało w kościach, używała aloes i słusznie, bo aloes ma takie właściwości przeciwbólowe. Także to pomaga. Pomaga bardzo. Teraz niedawno naukowcy odkryli również, że działanie aloesu jest bardzo ważne przy chorobach autoimmunologicznych. Po prostu wzmacnia odporność, więc warto o tym pamiętać i warto to zrobić. No i chyba w zasadzie to byłoby wszystko, jeśli chodzi o aloes. A, jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Aloes ma działanie przeczyszczające. Znaczy, nie sam aloes, tylko skórka z aloesu. No i nie kolce, kolce wyrzucamy. Kolce nie mają takiego działania. Chodzi o samą skórkę. Teraz większość ludzi ma kłopoty z zaparciami, no bo jedzą, wiadomo, mało owoców i warzyw, więc ta skórka się naprawdę przydaje wielu ludziom. Warto o tym pamiętać. I teraz, jak stosować? No przez całe lata ja stosowałem wino aloesowe. Może dlatego, że bardzo dużo robiłem wina owocowego z porzeczek czarnych i czerwonych, a to jest świetna baza do tego wina.
ja robiłem to na oko, proszę Państwa. Ja robiłem to na oko, ale wiem, że wszyscy lubią, jak mają dokładny przepis, więc proporcje mogą mieć mniej więcej takie. Kilogram liści z aloesu, to nie jest dużo. Aloes jest ciężki, tam w środku jest ten miąższ taki wodnisty, więc to nie jest dużo. Więc kilogram tych liści, ważne jest, żeby te liście były, poleżały troszkę w lodówce. Nie za długo, ale lepiej niech poleżą. Jak te liście poleżą w lodówce, to wtedy dopiero je kroimy na takie malutkie kawałeczki. Kiedyś mieliśmy babcię naszą, która bardzo lubiła paprać się, jak ja mówię, w tym aloesie i wtedy ona tak luzowała te wszystkie liście jak rybę i wyjmowała sam miąższ. Ale kiedy okazało się, że ta skórka ma właśnie takie właściwości, o których mówiłem, używamy już tego aloesu ze skórką. W każdym bądź razie kilogram tych liści zalewamy 1 litrem czerwonego wina. Do tego dokładamy 6 łyżek miodu i ze 4 łyżki spirytusu. To wszystko do jakiejś ciemnej butli, w ciemne, ciepłe miejsce, macerujemy, codziennie trzeba to wstrząsnąć i w zasadzie po 2 tygodniach wino mamy gotowe. Oczywiście jak postoi to 2-3 miesiące, a to mi się czasami zdarzało, nic się nie stanie. Takie wino używamy mniej więcej 1, 2, 3 łyżki przed jedzeniem, 15 minut. Dlaczego tak powiedziałem 1, 3, może 5? Bo tego nie przedawkujecie. To nie jest chemia, to jest produkt naturalny, żywy. Możecie tego spokojnie brać tyle, ile Wam się podoba. Poza tym można jeszcze zrobić sobie maść, doskonałą maść aloesową. Na bazie oleju roślinnego, czy smalcu kokosowego, czy nawet smalcu z gęsi, jeśli ktoś woli. Ale z tym jest naprawdę trochę paprania i roboty. Ja już nie robię takich rzeczy. Nie robię też wina, bo odkryłem, do czego, proszę Państwa, służy zamrażarka. Znaczy, ja wiedziałem, do czego służy zamrażarka. W starych, słusznie minionych czasach zamrażarka służyła po to, żeby przetrzymywać mięso, bo jego nigdy nie było. Teraz u nas nie używamy mięsa, a nawet gdybyśmy używali, no to słuchajcie, no po co trzymać mięso w zamrażarce, jak w każdym sklepie można pójść i kupić sobie świeże o każdej porze dnia i nocy. I teraz wystarczy ten liść aloesu wyjąć, rozmrozić, położyć do lodówki i proszę bardzo. To jest naprawdę doskonała historia. Na przykład ja stosuję po goleniu. Kiedy się ogolę, potem biorę taki listek, przeciąłem na pół i pięknie tutaj się smaruję całą twarz. Naprawdę, słuchajcie, skórka jest jak na pupci niemowlęcia. Warto to robić, naprawdę. Poza tym te wszystkie historie, jeśli coś się dzieje na skórze, obojętne gdzie, to wtedy też tym listkiem sobie wystarczy posmarować. Jest super. No i oczywiście dodajemy do sałatek. Ja zawsze codziennie zjadam taką sałatkę przygotowaną własnoręcznie i do tego zawsze dodaję kawałeczek tego posiekanego liścia z zamrażarki. Naprawdę nic mu się nie stanie, zachowa wszystkie właściwości, a nawet ma lepsze jak świeże. I to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o aloes. Nie wiem, czy zachęciłem Państwa na tyle, że zechcecie go uprawiać, ale ja uważam, że warto, jeśli już na parapecie uprawiać jakieś rośliny, to właśnie te, które przynoszą nam dużo korzyści. Za jakiś czas opowiem Wam o ostatniej roślinie, nieco z innej półki, bo już niekoniecznie z parapetu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło.